poszczególnych gmin się wypowiadają, nie tylko z terenu miasta Łosice. No, większość osób jest za. Oczywiście są też przeciwnicy, są zwolennicy, wiadomo, każda inwestycja. Polski rząd daje nam możliwość budowy, możliwość pozyskania środków na budowę tego basenu. Tak jak ostatnio ukazało się na stronie ministerstwa, że tylko 32 powiaty nie mają jeszcze pływalni bądź obiektów sportowych. O tych mieszkańców, no to nie zgodzę się do końca, że ludzie nie są zainteresowani. Tak jak pan powiedział, bo Huszle woli jechać do Międzyrzeca, bo Sarnaki jadą do Sieniatycz. Dobrze, mamy bliżej, ale też bierzmy aspekt taki, że jeżeli będziemy mieli ten obiekt, jest to na terenie naszego powiatu, pieniążki, które będą wydawali poszczególni mieszkańcy, czy to przyjeżdżając na basen, zrobią zakupy w naszych sklepach. Pojadą do, nie wiem, sklepu spożywczego, pojadą do sklepu odzieżowego, te pieniądze zostają. Taki argument tam, że powiat nie może tego budować, no to to jest taki miałki, ale jest drugi aspekt tej sprawy. Te wszystkie powiaty, które budowały te pływalnie, robiły to dlatego, że są małymi samorządami i zobligowały gminy, czyli przez wykupy biletów w szkołach, przez to, żeby partycypowały w kosztach utrzymania, bo bez tego się nie da. Ale co jest też taką kolejną wartością przy analizie tej ministerialnej, o której zaraz powiem, to to, że w powiat moniecki, pomimo że jest 7 samorządów, ma 42 tysiące mieszkańców, powiat rycki ma 55 tysięcy mieszkańców, natomiast powiat przysuski ma 41 tysięcy mieszkańców. No są to dane z 19 roku, tam 20, bo już nie chciałem się dokładnie szukać. Powiat łosicki ma 31. W analizie